W niedzielę w zaporowskiej elektrowni jądrowej z jednej z wież chłodniczych zaczęły się wydobywać kłęby czarnego dymu. Rosjanie alarmują, że to atak ukraińskiego drona, natomiast Ukraińcy informują, że Rosjanie zaczęli tam palić oponami. Jednak z relacji naocznego świadka wynika, że przyczyną mogło być zdarzenie pogodowe. No i piorun nie będę mówił jak. Witam was, ale żarty na bok. Kiedy w niedzielę zobaczyłem kłęby dymu unoszące się z komina elektrowni atomowej, od razu pomyślałem sobie o Czarnobylu, że znowu będziemy płacić za nie swoje błędy. Idąc za notatką prasową Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, w elektrowni mógł uderzyć ukraiński dron. Zespół Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej poinformował dziś o wybuchu, w tym samym czasie, kiedy zaporowska elektrownia jądrowa poinformowała ich, że dron rzekomo uderzył w jedną z dwóch wież chłodniczych zakładu. Dobrze, czyli wiemy, która część elektrowni została uszkodzona. Jedna z wież chłodniczych. Zaporowska elektrownia jądrowa ma dwie wieże chłodnicze znajdujące się po północnej stronie stawu chłodzącego poza obwodem ZNPP. Wieże chłodnicze są używane podczas zasilania elektrowni. Ich uszkodzenie nie wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo 6 zamkniętych jednostek. Jednak każdy rodzaj pożaru na terenie lub jego pobliżu stanowi ryzyko rozprzestrzeniania się ognia również na obiekty niezbędne dla bezpieczeństwa. No dobrze, ale co dokładnie w tej wieży się pali? Skąd takie kłęby czarnego dymu? Bo musicie przyznać, że wygląda to dość dramatycznie. Otóż trafiłem na pracę magisterską dotyczącą budowy właśnie tej elektrowni atomowej. Na stronie 51-52 znajduje się opis chłodni kominowych na elektrowni jądrowej w Zaporożu. To jest mieszanka betonu, azbestu i stali, czyli betonowe ściany, metalowe rury. No i drogą eliminacji, ani beton, ani stal nie wygenerują takich kłębów dymu. Azbest też jest niepalny, sprawdzałem. W wieży powinien znajdować się system zbierania unoszących się kropel wody i skraplania ich, by trafiły z powrotem do systemu. Tak zwany eliminator dryfu. I one prawdopodobnie są wykonane z plastiku. To mogą być nawet 1000 m². Na poglądowym obrazku widzieliście, że tego typu wieże są w dużej części puste. Te musiały być też suche, ponieważ elektrownia została wygaszona ponad 2 lata temu. No oczywiście nie liczymy opadów deszczu. No i teraz pytanie, w jaki sposób dron mógł doprowadzić do takiego pożaru? Zwykły dron uderzający w kopułę na pewno jej nie przebije. Rozpadnie się, nawet nie wiadomo, czy zostawi po sobie jakiś ślad, oprócz rysek plastiku. Jeżeli mówilibyśmy o dronie kamikadze, nie wiem, jaki ładunek byłby potrzebny, ale zostawiłby dużą dziurę. Dziurę, którą byłoby widać za pomocą przyrządów optycznych, gdzieś tam z partyzanta. Jeżeli mówilibyśmy o dronie z flamerem, to oznaczałoby, że musiałby tam do środka wlecieć. Podpalać wszystko dookoła. Tyle, że zaczyna nam się z tego robić scenariusz Gwiezdnych Wojen i atak na jądro Gwiazdy Śmierci. Wpuszczenie drona, czy nawet stada dronów, by w ten sposób rozdupcyć elektrownię, nie ma sensu, ponieważ sama elektrownia znajduje się około 1,5 km obok kluczowych instalacji. To dramatycznie wygląda, ale one mogłyby runąć. A wrażliwa instalacja elektrowni atomowej byłaby nadal bezpieczna. Tajemnicą Poliszynela jest fakt, że przez te 2 lata Rosjanie zmienili ten obiekt w bazę wojskową, by przygotować się na odparcie ewentualnych ukraińskich ataków. W końcu to jest kluczowa instalacja. Wydawnictwo Bellona przygotowało raport na temat ewentualnego restartu tej elektrowni. I mamy tam też zawarty aspekt militarny. Widzimy tutaj zdjęcia satelitarne z marca, które wyraźnie pokazują rosyjskie okopy wojskowe, zaledwie 100-150 metrów od spalonej chłodni kominowej, a generalnie jest tego o wiele więcej.
Tak więc skoro mamy tam bazę wojskową, to niewykluczone, że zaszła pokusa, by z takiej wieży zrobić sobie magazyn. I to już nie wnikam, czy komuś papierosek spadł, czy Ukraińcy zobaczyli, że coś jest tam składowane i wysłali tam drona, żeby zasiać chaos. Jest też teoria, ukraińska teoria, że Rosjanie zaczęli tam palić oponami. Nawet po ukraińskojęzycznym internecie lata taki filmik. Ale po szybkiej weryfikacji okazało się, że film ma 2 lata, a na filmie lepszej jakości widzimy, że to jest prezydent Poroszenko. No ale skąd w ogóle pomysł, że Rosjanie mieliby tam palić oponami? Może inaczej, na pewno ten scenariusz można by było prosto zweryfikować, tak samo jak scenariusz drona kamikadze. Po prostu ze zdjęć satelitarnych widzielibyśmy, że podjeżdżają tam ciężarówki, dużo ciężarówek i coś jest władowywane. Mógłby być to wysublimowany sygnał przypominający, że no, Rosjanie mogliby użyć bomby atomowej. No bo przecież kolejne wyjście Władimira Putina czy Miedwiediewa i opowiadanie, że zaraz pierdykną atomem, kiedy to Ukraińcy zaczęli się mościć na tym paseczku przygranicznym w Kursku, no nie miałoby sensu, prawda? A tutaj rozumiemy się bez słów. Jednak odpada tutaj argument, że Rosjanie mieliby sobie sami coś wysadzić, sami coś podpalić, tak by sprowadzić niebezpieczeństwo. Tak? Tutaj ten argument, że Ukraińcy, czy może nawet i Polacy wysadzili Nord Stream i media opowiadały, że Rosjanie sami sobie to wysadzili. Wybuch Nord Stream był prawdziwy, szkody realne dla biznesu, szkody dla biznesu są realne, a tutaj widzimy, że pożar byłby przeprowadzony w kontrolowanych warunkach, prawda? Mamy żelbetonowe kominy, no i opony, które by się wypaliły. To wszystko tak groźnie wygląda, wspaniały medialny przekaz, jeśli można to tak nazwać. Teoretycznie inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej powinni być jak najszybciej wpuszczeni, oczywiście po ugaszeniu pożaru, na teren chłodni kominowej. Powinni się móc rozejrzeć, porobić zdjęcia, pobrać próbki i wtedy wiedzielibyśmy, czy było tam jakieś składowisko, jakiś magazyn, palono opony, czy zapalił się na przykład kolektor ociekowy, czy cokolwiek innego. Piłeczka leży po stronie Rosjan jako gospodarzy tej infrastruktury. Im szybciej wpuszczą inspektorów, mówimy tutaj bardziej o godzinach, a nie o dniach od ugaszenia pożaru, tym będziemy wiedzieli, że intencje są szczere. W momencie montowania materiału elektrownia została ugaszona, a Rosjanie zaprosili inspektorów. Nie stwierdzono śladów opon ani ataku drona. Zapewne nie było czasu, by wywieźć ewentualnie składowaną broń czy inne zapasy. Inspektorzy nie znają przyczyny, tak więc ta cała inspekcja. Warta. To tyle ode mnie, to tyle na teraz. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może was coś ominęło, może was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. Pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście wy wszyscy. Kocham was. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.